Produkcje biograficzne zrealizowane przez telewizję publiczną odniosły spory sukces. Widzom przypadły do gustu filmy dokumentalne o znanych polskich postaciach. Teraz Telewizja Polska podjęła decyzję o nakręceniu nowego hitu, jednak jego główny bohater wzbudził spore emocje. Telewizja Polska nie może narzekać na oglądalność seriali i filmów dokumentalnych. Okazuje się, że widzowie ciepło przyjęli ten format. W przystępny sposób, z dobrze dobraną obsadą, przypominane są losy największych polskich gwiazd. Jednym z pierwszych sukcesów był serial opowiadający historię Anny German. Tytułową bohaterkę zagrała Joanna Moro, którą widzowie pokochali w tej roli. Podobny sukces podzielił serial dokumentalny o Agnieszce Osieckiej, pisarce i autorce tekstów. Mogliśmy także przypomnieć sobie losy Krzysztofa Krawczyka, w niedawno nakręconym filmie biograficznym. TVP nakręci film o Jarosławie Kaczyńskim. Tym razem pojawiła się informacja, że TVP postanowiło zrealizować produkcję o Jarosławie Kaczyńskim. Sprawa ujrzała światło dzienne po tym, jak Bogdan Borusewicz opublikował na Facebooku maila, którego otrzymał od asystentki Ewy Świecińskiej. To reżyserka, która zasłynęła realizacją głośnego filmu Smoleńsk. Senator dostał propozycję wystąpienia w produkcji i opowiedzenia o działalności opozycyjnej Jarosława Kaczyńskiego. Jak się okazuje, ma ona nosić tytuł Człowiek zbuntowany. Jego odpowiedź była dość jednoznaczna i stanowcza. Myślicie, że uda się zrealizować ten pomysł? Nie mam wiedzy na temat działalności opozycyjnej Jarosława Kaczyńskiego. Poznałem go dopiero w 1988 roku. Współpracował ze mną w Gdańsku tylko Lech Kaczyński.